Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Chcemy dzisiaj kolegom zaprezentować gołębie z hodowli kolegi Henryka Ropela, hodowcy, którego już odwiedzaliśmy kilkakrotnie i on nas odwiedzał. Tutaj akurat pod Żukowem on mieszka, w samym Żukowie, a to jest Żukowo od miejscowości, gdzie my się obecnie znajdujemy, około 50 km, także tutaj można się towarzysko spotkać. Tak też miało miejsce to wczoraj. Porobiliśmy zdjęcia tym gołębiom i będą na stronie u nas wystawione na aukcję. Ale oprócz gołębi, które kolega Heniek ma na sprzedaż, a są to gołębie i młode tego roku, i to są też gołębie starsze trochę, ma też gołębie takie, które tutaj przywiózł do sfotografowania, żeby umieścić je u niego na stronie i pokazać po prostu, jakie gołębie ma w swoim rozpłodzie. No i więcej dobrze by było, jakby kolega nam tutaj o nich powiedział, bo niekiedy hodowcy z samego rodowodu też nie są w stanie dokładnie się dowiedzieć, co to są za gołębie. Może Heniek, ja Ci oddam już teraz głos i już teraz Ty prezentuj po prostu swoje gołębie. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem zaprezentować gołębie z rozpłodu. Tutaj mam samiczkę o numerze PL058063240. Samiczka nie była nigdy lotowana, była typowo. Samica była typowo do rozpłodu, bardzo dobrze się spisywała w tym rozpłodzie, bardzo dobre młode. Jest to ze strony matki, jest to trzecia lotniczka okręgu 4758. Ze strony ojca jest to po Wójtowiczu 2026 od Waldka Kanikuły, to jest syn Blamiastego. Notabene z tej linii pochodzi olimpijczy w kategorii A, kolegi Wobraka Krzysztofa. Też jest tam ten gołąb od kolegi Kanikuły z tej linii gołębi. Natomiast matką jeszcze ze strony jest tutaj, ojca jest jeszcze, jest ojcem samiczki, jest jej babcia 59. Bardzo ładne oko, można się dokładnie przypatrzyć. Bardzo dobry gołąb rozpłodowy i on jest wystawiony na aukcji. Tak, jest na aukcji. Tak, rodowód oczywiście jest dołączony. Kolega ma te gołębie. Jak mówiłem, i starsze, i młodsze. Ten na przykład, którego roku był? 06. Masz też gołębie. Tu zobaczmy, które są kolega Henie do szukania. Jakiekolwiek. Tak po kolei chciałbym, żeby jakiś ciąg był. To jest samiczka. Tylko ta książka nie. To jest samica rozpłodowa 5042, numer 04 rok. Jako roczna zrobiła dwa dalekie loty, około 700 km, Oldenburg. Była bardzo dobrą lotniczką i po roku została przeniesiona do rozpłodu. Są to gołębie Timmermans ze strony matki, jak i ojca. Wydała córkę maratonkę, ma 10 dyplomów. Gdybyśmy policzyli jeszcze dyplomy w kategoriach lotniczka, to by było i więcej. Była ta samica w GMP też, bardzo dobra z lotu, bardzo dużo dobrych dzieci wydała. Pokażę teraz jej córkę. Na aukcji są młode z tych gołębi. Gołębi młode mamy najwięcej, wiadomo, że... Tak, to jest jej córka, numer 3104, 06 rok. Też na aukcji będzie? Nie, ta samiczka ma 10 dyplomów. Bardzo dobra z dalekich lotów, rewelacja. W ogóle leżały jej loty do 600 km, ale z maratonów też czołówki brała ta samiczka. I bardzo dobre młode wydaje. Ma bardzo podobne oko do swojej matki. I tu jest jej siostra, to jeszcze zaprezentuję. To jest jej siostra, tylko po innej matce, po innym samcu, po Timmermansie, Belgu. Ona ma numer 3333. Też jest super w rozpłodzie, bardzo ładne oczy mają tego gołębia. No też i jest... robiliśmy, także na stronie internetowej będzie można je sobie pooglądać, zobaczyć. Mamy też te starszy i młodszy, także będzie teraz to widać. Zaprezentuję samiczkę. To jest samica z roku
2006 o numerze 3058, jest to Wójtowiczka, Samczyka 1633 i z Matki Czerwonej. Tutaj na aukcji będzie wystawiona i z nimi jest czerwona para z linii tych gołębi, bo jak mówię, matką była czerwona, dwa czerwone gołębie w parze z linii, bardzo dobra para. Też ma, jest lotniczką w kategorii C, była w maratonie lotniczką, była w drużynie w GMP i ma chyba ze 4 czy 5 dyplomów w swojej karierze zdobyła. Przede wszystkim z lotów powyżej 500 km zdobywała te nagrody. Teraz pokażę jej ojca. To jest jej ojciec, 1633. To jest Wójtowicz. Syn 2610 od Waldemara Kanikuły. Bardzo dobre gołębie. Wydał mi dużo dobrych gołębi. Wydał też drugą lotniczkę okręgu 4177. I wiele innych gołębi, które latają. Są to bardzo szybkie gołębie. Te czerwone, ta para czerwonych też jest, jest to po jego dzieciak lub po nim. Z tej samicy zrobił czerwoną w parze. Teraz zaprezentuję, to jest samiczka niebieska 3227, rocznik 06. Jest to córka 1123. Samiczka średnio brała 9-10 konkursów w roku, przede wszystkim z lotów dalekich. I ma w dorobku około 8 dyplomów, 8-9 dyplomów, też była w kategoriach, w maratonie była lotniczką. Jej córka była pierwsza na rejon lotowy przy 5400 gołębi. Była najlepszą lotniczką w kategorii M, w kategorii C. No, wydała mi dużo dobrych gołębi. I mam z tej linii też gołębi, jeszcze pokażę jej matkę. To jej matka, roku 2002, 1123, z gołębi WOS, i matką była płowa. Bardzo dobre gołębie. Także gołębie WOS, to przypomnijmy, są to gołębie pochodzące z hodowli Hańca Wilegolica. Tak, dokładnie. Z Wisien. Tak. Gołębie koledzy Łepuch mają, bardzo dobrze się sprawują. Byliśmy też u kolegów z Dobińskiego. U kolegi, teraz wyjeżdżamy niedługo do kolegi do Brzegu Dolnego. Nie pamiętam nazwiska, ale tam te gołębie WOS się bardzo dobrze sprawdziły, pochodzące z hodowli braci Łepów, także będziemy kolegom mogli zaprezentować po prostu tamtą hodowlę, która na tych gołębiach zdobyła czołowe tytuły tam w oddziale. Teraz jakiego masz gołębia? Teraz zaprezentuję gołębia z roku 03. Kenio, ale to jest gołąb, zdaje się, z pary. Z pary, właśnie tą parę. Właśnie powiedzmy o tej parze, bo tak. Proszę się nie zdziwić, bo to jest gołąb starszy, już ma 11 lat, według tutaj tego, co mówi Henryk. Ale jest żywotny, płodny. Tak, i para, którą tutaj będziemy mieli na sprzedaż, to będzie, jaka samiczka będzie do niego? To jest samczyk 356, on bardzo dużo dobrych gołębi wydał. Bardzo dużo dobrych gołębi. Samiczka jest, to jest para. 3057 w roku 06. Robiła wszystko, lotę zaliczyła z 6 maratonów, wszystkie ciężkie maratony robiła. Nie zdobywała dyplomów, ale weldowała się kilkakrotnie w pierwszej dziesiątce, w pierwszej 30 listy konkursowej. Bardzo uparta, nigdy mnie nie zawiodła przez swoje, w swoim okresie lotowym. I daje bardzo dobre lotniki. Jej syn. Ona była sparowana z tym właśnie tak, wcześniej. Tak. Jej syn był lotnikiem, zdobywał dyplomy. Miał tam drugie miejsca, trzecie, nie miał pierwszego, ale drugie, trzecie zdobywał, czołówki, bardzo dobry lotnik. To jest gołębie Timmermansa, cała para, jak ten gołąb, to jest oryginalny Timmermans, tylko od kolegi, którego zakupiłem. Także jest dobra para gołębi. Jest ta para jedna i jest tak, mamy druga para czerwona, to co powiedziałem, to z tego Wójtowicza i z czerwonej. Jest to samiczka. Po numerze 7324, rok 08, to jest
z tego Wójtowicza 1633 i z czerwonej. I do tego jest samczyk, też z tej linii, jest to syn czerwonej bezpośrednio. I Timmermans, to jest numer 5944. Trochę głębiej pogryzione w tych klatkach, ale zejdzie niestety takie warunki. Za dużo. Jeszcze bym chciał zaprezentować gołębie. Gołębia jest ona wystawiona na aukcję. To jest szalucha. Jaka? Szalucha na nią mówię. To jest szali, to jest gołębi Jansen. Gołąb o numerze 2233. Jest to gołąb, którego kupiłem, zakupiłem u Grzegorza Wrzoska jako młódkę w roku 2003. W młodych lotach zrobiła 3 albo 4 konkursy i w sezonie w swoim życiu zdobywała dyplomy, była w drużynie 2 razy, była w GMP, była w kategorii maraton w drużynie, wtedy byłem wicemistrzem maratonu, była w kategorii B. Nie miała szczęścia do pierwszych miejsc, bo też inne gołębie moje zdobywały, ale miała dyplomy 3 miejsca, 5, 6, kilkakrotnie w 10. No, wspaniała lotniczka. I tutaj też zaprezentuję, są jej młode na sprzedaż, była w parze z Wójtowiczem 2610. Także ten kolega wziął po tej parze, też bardzo dobrze te gołębie się sprawują. Pokażę teraz jej syna. To jest córka, to jest koniej numer 2533 i po Wójtowiczu 2610. Oko szklanne, te białe piórka to jest z Wójtowicza, z ojca. Ma dwa białe piórka, ten 1621. Bardzo ładnie zbudowana samiczka i bardzo dobra w rozpłodzie. Jest to córka tej szaluchy. Co tutaj jeszcze chcieliśmy pokazać? Na razie były jakieś starsze, które masz na sprzedaż. Tak, oczywiście tam są młode po nich, też na aukcji, i prawda? Powiedz może teraz o tych młodych. Te młode, które masz u siebie wystawione, teraz to są... Tygodni mamy około 70, także tam sobie każdy, kto będzie chciał ciekawego znaleźć, to na pewno znajdzie. A powiedz Henek, te młode to są po prostu pomiędzy innymi po tych gołębiach, które tu prezentujesz. Tak, po wszystkich. Tu jeszcze mam tego gołębia chciałem pokazać. To jest numer 10381 z roku 08. Jest to gołąb z linii Declac po lotniku od kolegi i po mojej samicy z linii Jamesa Bondy. Samiec miał zawsze takiego pecha, że w bardzo ciężkie lato, maratony trafiał, bardzo ciężkie takie, że były po 3 dni konkurs, po 2, ale zawsze sobie radził ten gołąb, nie? I zawsze był lotowany, był po prostu zawsze te... Nigdy nie było tak, żeby ten gołąb kiedyś przyleciał gdzieś tam, nawet z ciężkiego lotu, żeby gdzieś zabić, że bez pesa czy coś, zawsze wracał, nie? Bardzo uparty. Poza tymi gołębiami, co teraz prezentujesz, te polskie takie powiedzmy, te, które notowałeś u siebie, to masz też na sprzedaż kilka gołębi zachodnich, to są gołębie tam takie 3 czy 4 gołębie, to jest cena Dauma, tak? Tak. To może pokażmy je, to są gołębie już... Znaczy cena wyborcza jest jakaś wyższa, ale ten hodowca jest hodowcą, który obecnie znany jest. Te gołębie są modne. Zobaczmy, o, dwie obrączki ma ten gołąb, tu masz tą samiczkę. Tak, to jest samiczka. Samiczka. Teraz chwileczkę może tak sobie trochę ściągi wezmę, tak. Więc tak. To jest samiczka od Borcena Dauma, roczna. Defalka. Powiedzmy może Henik coś bliżej od tego. Numer 768. Jest to mistrz FCI, wygrywał wspólne gołębniki. Pierwsze miejsce w Ofrace, Hiszpania, w Węgrach pierwsze miejsce, na Węgrzech, w Niemczech drugie miejsce, pierwsze w finale w Hiszpanii 2009. Bardzo dużo czołowych nagród na wspólnych gołębnikach bierze, na każdym gołębniku, gdzie wystawia. Jest to samiczka, jest to Imbre Sexy Lady, jednej z najlepszych jego samiczek. I samca od Joe Boyce'a, Pita de Merwe. Jest to jego najlepszy samiec rozpłodowy. Najlepszej gołębi. Jest tutaj w rodowodzie, są gołębie Sexy Lady, Miss Adebar i gołębie
od Tezute Unson jest bardzo dobry gołąb. Zute Unson, tak. Iwan Lund. Bardzo dobry rodowód. Bardzo dobra samiczka. Jest ingredowana. Trzy razy w rodowodzie jest Sexy Lady i jest bezpośrednio po synie Sexy Lady. I to jest gołąb i po córce roku, Sexy tak? Lady. Tak, 2013 roku, numer 768. Ty masz chyba jeszcze tam 771 samca. Tak, samca. Są takie 3 czy 4 gołębie. Tak, 3 samce jeszcze są. Tak. Jest samczyk o numerze 778 z tej linii gołębi i jest samczyk o numerze 771. Jeszcze chciał pokazać kolegom gołębie. Taka ciekawostka. Nie są to gołębie na sprzedaż. Są tam jakieś gołębie na aukcji pojedyncze z tych gołębi. Teraz nie pamiętam numerów. Są to gołębie dalekostosowe od mistrza Belgii Josa Josensa. Jest mistrzem dalekich lotów. Jest to córka, jest to wnuczka Wosa Czerwonego, który zdobył trzecią narodową z lotu. Bardzo dobry rodowód, bardzo ładna samiczka. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Jest jeszcze następny gołąb w tej linii. Też od Josa Josensa. Samiczka bezpośrednio z Grochowych. Jest to wnuczka pierwszego narodowego Marsylii. Czas pokaże, jak się te gołębie będą spisywały u nas. Na razie mamy te gołębie, które masz na sprzedaż. Chyba zaś też trochę z płodu młodych, tylko pracujemy po prostu młode to w tych gołębiach. Tutaj kolega teraz jeszcze małego nakrapianego, tak? Co to jest? Czerwony. Czerwony nakrapiany gołąb. Jest to gołąb. Jest na stronie Elier Campa. Jest to czwarty lotnik polski, 1,93, czerwony. Go zakupiłem od kolegi Wojtaszka, Romana. Jest to gołąb roczny. Młode po nim bardzo dobrze się spisały. Był w parze Sexy Lady, bardzo szybką samicą, młotki mam. Teraz go przeznaczyłem na sprzedaż po roku. Jest to roczny gołąb. Jest to gołąb z linii Fleece, z olimpijczyka Eyer Campa, Hansa Eyer Camp. Jest tam gołąb jeszcze w rodowodzie od Piwowarskiego, samczyk jego szaluch 784. Także ma bardzo dobry rodowód, bardzo dobry gołąb. Jest wystawiony na aukcję, która teraz się odbywa. Skrzydełko mu pokażemy. Nerwowy gołąb. Dziękujemy. Gołębie. Tutaj jeszcze przy okazji, tak jak jesteś tutaj z prezentem, to masz tutaj w tle, mam jako takie karmiki i kosze, tylko zapomniałem, też będziemy je prezentować niedługo, tutaj kolega otworzył. Tylko się tutaj może podnieść, pokażemy, jak mamy ciekawostkę dla kolegów. Tutaj można tu wkładać te gołębie. Tak. Tylko na lot. I jeszcze dodatkowo można cały kosz podnieść, tu jest siatka i to są kosze troszeczkę zmodyfikowane wobec tych, które prezentowaliśmy do kolegi Zbyszka Oleksiaka wtedy. Tam były większe odstawy 50 na 100, a tu jest 40 na 80 cm. One mają takie prowadniczki, kolega tam wsunia i to mamy taki zrobiony sobie to taki moduł, bo my kiedy tutaj robimy zdjęcia, nam jest wygodnie po prostu tak przechowywać i głębi donosić. I właśnie coś takiego będziemy też kolego tutaj prezentować. Na razie kolegie Chyrkowi dziękujemy. Życzymy powodzenia w sprzedaży i do zobaczenia. Do widzenia, dobry lot.